film, który za chwilę zobaczycie, jest to film dotyczący sprzętu, który kupiłem już jakiś czas temu i do którego przymierzałem się, żeby przygotować dla Was materiał. Od razu na wstępie Wam mówię, że ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany, także jeśli macie obawy, że tutaj dostałem sprzęt, który mam Wam zaprezentować i zareklamować, polecić w ciemno, nie skorzystając z niego, to w tym wypadku Was niestety, ale zawiodę. Także ten film jest to film na podstawie moich własnych odczuć dotyczących sprzętu, który kupiłem za własne pieniądze. Jednak musicie jeszcze wiedzieć o jednej rzeczy. Tutaj do tego sprzętu dostałem jeden element gratis. O tym elemencie wspomnę również w filmie. Dostałem ten element, ponieważ na nim najbardziej mi zależało, a on nie był standardowo na wyposażeniu. W ramach ustaleń ze sprzedawcą uzgodniliśmy, że po zakupie i po używaniu tego sprzętu przygotuję własny film na temat właśnie tego urządzenia. Także tak, dostałem gratis, ale nie zobowiązuje mnie to do tego, żeby wypowiadać się tylko i wyłącznie w pozytywny sposób o tym sprzęcie. Jesteście ciekawi, co to za sprzęt? No to zaczynamy. Muszę Wam też wyjaśnić jedną ważną sprawę. Dostałem w gratisie również lemierz. Właściwie to ten lemierz. Czyli właśnie te blachy z ząbkami. Standardowo w komplecie była blacha zupełnie gładka. Taką, którą można wykorzystać pod teren kostki. Jak widzicie, nie jest to jakieś super skomplikowane urządzenie. Właściwie to jest kawał blachy z kołami. I tak właściwie głównie to jest jego zadanie, czyli w sumie jeździć. Mamy tutaj gumowe, a nie jakieś plastikowe albo jakieś po prostu gołe uchwyty. Jest normalnie regularna guma, nawet bym powiedział, że żelowe i naprawdę są wygodne. Nawet jeśli się pracuje bez rękawiczek, tutaj nie powinno być problemu z tym, że ręce będą jakoś mocno zmęczone. Fabrycznie moja równiarka miała nieco inny uchwyt, to znaczy był inaczej montowany. Tutaj okazało się, że jest to wada fabryczna i tutaj właśnie w tym miejscu trzeba pochwalić firmę Zielony Spaw, ponieważ po kilku miesiącach od zakupu mojej równiarki dostałem telefon z firmy Zielony Spaw z zapytaniem, czy mój uchwyt od tejże właśnie równiarki też jest niestabilny. Faktycznie nie był stabilny ze względu chyba na sposób montażu, przez co podczas użytkowania uchwyt bardzo mocno odchylał się na prawo i lewo i tak naprawdę było to uciążliwe. Na patencie udało się to zrobić, dodając odkładkę tutaj, w tym miejscu, żeby tutaj było po prostu bardziej ciasno. Dzięki temu udało się ten uchwyt ustabilizować, jednak to było takie doraźne rozwiązanie. W związku z tym, że była to wada fabryczna, Zielony Spaw postanowił zrobić w cudzysłowie akcję serwisową i wymienić wadliwe uchwyty na takie poprawne. Czym się różni nowy uchwyt od starego? Tak na pierwszy rzut oka właściwie nie ma zbyt wielu różnic, jednak jest jedna kluczowa, która spowodowała, że teraz ten uchwyt jest naprawdę stabilny. Co muszę również podkreślić, w tym wypadku sugestia innych użytkowników była w tym, żeby wymienić części montażowe, takie jak właśnie śruby i nakrętki, na rzecz takich ułatwiających montaż motylków. Taka śruba właśnie, która nie wymaga narzędzi, została zamontowana, co dodatkowo spowodowało, że jest jeszcze o wiele łatwiejsze w regulacji. Przy okazji właśnie śrub. Lepszym rozwiązaniem niż te nakrętki, które tu są, byłyby motylki, które zdecydowanie ułatwiałyby używanie tego urządzenia, zwłaszcza w miejscach, w których trzeba kilkakrotnie zmieniać tą wysokość tych kół. No i tutaj niestety trzeba wykorzystywać jeszcze dodatkowe narzędzie. Elementy, które najciężej pracują właśnie w tej równiarce, czyli właściwie te lemiesze, te blachy, którymi wyrównuje się teren, zostały wykonane ze stali nierdzennej. Dzięki temu nie musimy się obawiać o to, że musimy je regularnie konserwować i obawiać się o tym, że ruda będzie tańczyła jak szalona na naszym sprzęcie, więc no tutaj naprawdę duży plus. No dobra, ale co to jest i do czego służy? Służy głównie do pomocy w przygotowywaniu terenu, na przykład pod trawnik albo na przykład pod jakieś drobne utwardzenia. Z podobnym urządzeniem miałem już do czynienia trochę wcześniej. W zeszłym roku, kiedy realizowaliśmy jeden ogród, wykorzystaliśmy podobną równiarkę, ale innej firmy. Ale może odnieśmy się prosto do tego urządzenia. Moja wersja to jest wersja największa, nie ma szerszej. Tutaj, jak dobrze pamiętam,
chyba jest 182 cm szerokości. Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzu, a pewnie, jeśli się pomyliłem, to pewnie gdzieś tutaj zaraz będzie informacja o tym, jaka jest możliwa maksymalna szerokość tego urządzenia. A jak to działa? Bardzo prosto w sumie, tutaj nie ma żadnej filozofii. Tak naprawdę, ciągnąc to urządzenie za sobą w ten właśnie sposób, ściągamy nadmiar ziemi tam, gdzie nam się pojawiają garby. Siłą rzeczy ta ziemia się nam zbiera, w związku z tym pojawia się ona wyżej i w miejscach, gdzie jest jakiś dołek, ta ziemia po prostu zjeżdża. Zresztą zobaczcie sami działanie tego urządzenia i jaki daje efekt. To urządzenie można również wykorzystywać nie tylko na trawnik, ale również pod przygotowanie utwardzeń, typu jakaś kostka, jakiś podjazd, co mi się podobało. Na plus, ale też na minus możemy zaliczyć to, że no jest to ciężki klamot, bo waży blisko 40 kg, co paradoksalnie przy okazji się przydaje, ponieważ większa masa powoduje, że tej ziemi można ściągnąć mimo wszystko więcej, ponieważ ta równiarka lepiej ściąga. No, także na dwoje babka wróżyła. Dla jednego to plus, dla drugiego minus. Jedną z wad, które według mnie można byłoby jeszcze popracować i posprawdzać różne wersje, są właśnie te koła. Moim zdaniem, przy okazji właśnie tego, że miałem okazję sprawdzić jeszcze to drugie urządzenie innej firmy, konkurencyjnej, moim zdaniem, tamte koła sprawdzały się trochę lepiej. To całe urządzenie jakby pracowało lżej. O, przy okazji kół, jeszcze jedna rzecz, która według mnie zdecydowanie jest do poprawy, ponieważ no, chociażby ze względów estetycznych nie wygląda dobrze, to są właśnie te podkładki. Moim zdaniem można byłoby dać tutaj jakąś tulejkę, która po prostu by spowodowała bardziej estetyczny dystans między tymi kołami. Właściwie to nie mam się tutaj już więcej o co przyczepić. No, swoje waży, no musi ważyć. Jest największą możliwą opcją, więc no, siłą rzeczy waży sporo. Raczej tego tak szybko nie zniszczycie. Zresztą tu nie ma co specjalnie zniszczyć. Jest to polski producent, gdzie moim zdaniem warto właśnie naszych polskich producentów wspierać właśnie w produkcji. Nawet jeśli pomysł, można powiedzieć, no nie jest zupełnie nowy, to i tak warto moim zdaniem zdecydować się na polskiego producenta, ale to tak trochę prywaty. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości dotyczące tego urządzenia. Jeśli spodobał Ci film, napisz komentarz, co myślisz o tym urządzeniu. Jeśli miałeś z nim do czynienia, opisz swoje wrażenia. Zapraszam Cię również do oglądania innych moich filmów, które możesz zobaczyć tutaj. Tutaj wyświetla Ci się cała playlista z filmami dotyczącymi sprzętów. Niektóre są z moim komentarzem, niektóre są bez, niektóre są krótką prezentacją. Także, jeśli masz jakiś pomysł na inny film, a będzie jeszcze pewnie jakiś film dotyczący sprzętu, będzie. Nie będzie to recenzja, będzie to pewnie film dotyczący... Także jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!